W dniach od 25 do 28 kwietnia 2006 roku w powiecie Erlangen-Höchstadt odbyły się tarnogórskie prezentacje artystyczne, w których uczestniczył starosta powiatu tarnogórskiego, pan Józef Korbak. Po oficjalnym spotkaniu ze starostą powiatu, panem Eberhardem Irlingerem w urzędzie w Höchstadt i krótkiej wizycie w Lonerstadt, delegacja polska zwiedziła Norymbergę. Wszystkich zachwyciło stare centrum miasta ze wspaniałymi zabytkami. Duże zaciekawienie wzbudziła instalacja związana ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Wieczorem w liceum w Ettental koncertował Tomasz Kamieniak. Recital został entuzjastycznie przyjęty przez zgromadzoną publiczność. Kolejny dzień prezentacji rozpoczął pokaz filmów krótkometrażowych autorstwa Tomasza Bartosza, Przemysława Fika, Krzysztofa Millera, Alicji Szaton i Agnieszki Wilk. Jedyna prawdziwa lokomotywa, hipopotama mama. Jedyna prawdziwa lokomotywa, hipopotama mama. Czy łączy strzałów? Czyli jak się to zaczyna? Refren i teraz zostaje ci jeszcze raz to samo, jeszcze raz to samo. Dwa, cztery razy. Osiem razy. Osiem razy.
Delegacja z Tarnowskich Gór zwiedziła kilka szkół w powiecie Erlangen-Höchstadt, dyskutując na temat możliwości wymiany i współpracy. W Oberndorf delegacja tarnogórska spotkała się z przedstawicielami kultury, omawiając warunki i możliwości dalszej współpracy między zaprzyjaźnionymi powiatami. W Erlangen delegacja polska zwiedziła między innymi uniwersytet. Wieczorem 26 kwietnia w ratuszu w Heroldsberg otwarto wystawę grafiki i malarstwa tarnogórskich artystów. Prace wystawili Jacek Bugajski, Barbara Czapor-Zaręba, Maria Ganszyniec, Katarzyna Gawrych-Olender, Justyna Król, Artur Lubos, Anna Osadnik, Jolanta Pokusińska i Witold Zaręba. W kolejnym dniu wizyty gospodarze zaproponowali delegacji z Polski zwiedzenie pięknego, starego miasta Bamberg.
W godzinach popołudniowych w starostwie w Erlangen otwarto wystawę fotografii. Swoje zdjęcia pokazali Bartłomiej Barczyk, Marcin Grzesiek, Henryk Lis, Brygida Melcer-Kwiecińska, Krzysztof Miller, Stanisław Tarasek, Tomasz Sinek, Joanna Siwiec, Łukasz Wyględacz i Bartłomiej Żyła. Ogromne wrażenie na zgromadzonej publiczności wywarł monodram Edyta Stein autorstwa Anety i Elżbiety Więcek w wykonaniu Barbary Lubos-Święs. Avec luxe bez unika. Bądź pozdrowiony, Krzyżu. Einen schönen Tag mit vielen, vielen Dank. W ostatnim dniu pobytu delegacja ze starostą Józefem Korpakiem na czele wzięła udział w otwarciu przez starostę Eberharda Irlingera sezonu szparagowego. Wieczorem w Martin Luther House w Herzogenaurach otwarto wystawę malarstwa Wernera Lubosa Ku światu. Wystawa połączona była z koncertem jazzowym w wykonaniu Klaudiusza Walka, Adama Twaroszka i Arkadiusza Skolika. Thank you.